Witam wszystkich ponownie, nazywam się Punio 7, to jest dalszy ciąg Doliny Lodowego Wichru. W dzisiejszym odcinku idziemy na wschód. Na wschód? Zawsze na wschód. Czemużby nie na wschód? A więc jesteśmy tutaj, to jest wędrująca wioska. Jaka przyjemna nazwa. I idziemy do upadłego lasu. Jaka przyjemna nazwa. Ojejku. Wszystkie nasze buffy się wyresetowały. No cóż, trudno. Tak? Będziemy musieli sobie jakoś poradzić bez tego. Najlepszy. Co trzeba zrobić? Co mam zrobić? Szczęście zapomniałem wrzucić paru buffów, więc coś będziemy jednak mieli na sobie. A wierzcie mi, w tej lokacji jest... jest co rąbać. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Jestem. Potrzebujesz mnie? Jakieś rozkazy? Czekam na rozkazy. Tak przy okazji, ile nam zostało do awansu? O, niecałe 500 punktów doświadczenia. Świetnie, będziemy mieli czary 6 poziomu. Okej. Trochę trwało, ale lepiej, żeby trochę trwało, niż żeby potem trochę bolało. Mówiąc trochę, mam na myśli całkowicie nie trochę. Oho, ho, śnieżny troll. Witaj, panie śnieżny troll. Wow, szaman śnieżnych trollów. Moje wyczulone zmysły. Bo teraz będzie tutaj cała rodzinka śnieżnych trolli. Tak, zrobione. A, mówiłem. W porządku. Mówiąc mówiłem, mam na myśli wykrakałem. Okej. Drużyna, zająć pozycje obronne. Nie ma sprawy. Fireball, inment. Inment, czy jakoś tak. Gotów. Dobrze. Myślę, że mogę wykonać. Dobrze. W czym mogę pomóc? Czy kapłan ma jakieś lodowe ostrze? Nie. Dobra. Natychmiast. Niech bije się stronarm. Czemu mnie? Zabierajmy się do... Zobaczmy, co potrafisz. Możesz na mnie liczyć. Naturalnie. Oczywiście. Tyle. Nie będzie z tym problemu. Pomóż skupić ogień na szamanie. Jak zwykle to robię. Tak? Co my możemy... O, całun płomieni. To brzmi całkiem nieźle. Hahaha, okryty przez całun płomieni. To mu trochę uprzykrzy życie. Jak jest w porządku? To wszystko, na co cię stać? Dobra, jeden troll padł. Trzeba go jeszcze czymś dobić. Nie mam, to nie będzie. Czym mogę służyć? Na przykład naszym kapłanem. Nie, który już tak. Ma jeszcze zapamiętane. Ma. Dobra, więc niech go dobije. Wow. Najlepszy tutaj. Dobra, proponuję się rozdzielić. Zamieniam, już się robi. Twoje rozkazy się na gotów teraz. Okej, to co widzicie w tym momencie to jest właśnie efekt nieokiełznanego całunu płomieni. Wszyscy zapalają się od wszystkich. Dobra, nie wiem, trzymajcie dystans, spróbujcie ich pozabijać jakoś. Gotów. W porządku. Mieszczące ostrze. Nie, najlepiej. Wszystko, na co cię pnie. To po prostu śmieszne.
Okej. Jestem. Wszyscy się pogasili już. Czym mogę służyć? Załatwione. Trzeba coś zrobić. Więc teraz przyjdzie tylko to Bart z rzeżącym smokiem. I wszystko podobija. Odporność na obrażenie od ognia. Co ty nie powiesz? Więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Co? Tak, dobrze. Dół mi teraz. Patrzcie. To ci się nie spodoba. Odporność na obrażenie od ognia. To mi się nie podoba. Co trzeba zrobić? Czy mam coś mocniejszego ognistego? Słucham. Mam chyba ogniste strzały. Zamieniam się w słuch. Spróbuję nimi podobijać. Już się robi. Okej. Tak lepiej. W porządku. Krasnolud jest na wykończeniu. Czego? Gotów. W porządku. Ale jakoś dajemy sobie jeszcze radę. A właśnie. Myślę, nakrywanie pułapek. Nie podoba mi się ta lokacja. W tej zamarzniętej ziemi zakopano niezidentyfikowane zwłoki. O, ciekawe. Zapewne nigdy już nie będziemy się interesować tymi zwłokami. Zapewne są to tylko lokalną atrakcją turystyczną. Zapewne, zapewne. No, to lokacja nie jest zbyt duża. O, co my tu mamy? Więcej barbarzyńców. Zatrzymajcie się na chwilę, przybysze. Muszę was o coś spytać. Czy na swojej drodze spotkaliście grupę członków plemienia czarnego kruka, kierującą się na zachód? Towarzyszy im kapłanka Auril. Czemu pytasz? Co wśród nich nasi bracia? Mieliśmy ruszyć w drogę razem z nimi, ale gdy udali się w kierunku zachodniej przełęczy, my akurat byliśmy na polowaniu. Zamierzamy do nich dołączyć. A więc przed wami daleka droga. Oni już nie żyją. Co takiego? Nie przesiąknął krwią na przesiąkniętą krwią brodę temposa dokonamy zemsty. Zabijcie ich, bracia! Ojejku. Czekam na rozkazy. Więcej mordowania. Jakieś rozkazy? Oni robią to na swoje własne życzenie. Nikt im tego nie kazał. Ja im tego nie kazałem robić. Jesteście mi świadkiem. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Gotowi. Nie ma sprawy. Słucham. Do boju. Rzeczy samej. Tyle roboty. A chyba. Barbarzyńca. Barbarzyńca. Nic wielkiego. Wow. Ci panowie biją naprawdę mocno. Słucham. Nie potrzebuję leczenia. Ci panowie biją naprawdę mocno. Zamieniam się w słuch. Dobra, tamten pan uciekł. Teraz patrzcie. Życzenia? Leczenie szybko, szybko. Gotów, w porządku. Nie mogę, słyszę. Wow. Łatwizna, goblizna. Gotowe. Nie zawiodę. No, dobrze. Ojejku. Fail. Czym mogę służyć? Tak. Nie wiedziałem, że ci panowie mogą być aż tacy straszni. No, dalej w porządku. Morderstwo najpodlejszą ze sztuk. Czego? Zwycięstwo. Mogę go uleczyć paladynem. Wiem. Teraz to wiem. Teraz to wiem. Gotów, już się robi. No cóż. Zanim ruszymy dalej, przydałoby się coś zrobić z tym martwym krasnoludem na ziemi.
O, jakiś miecz półtoraręczny. Ślicznie. Szkoda, że nie potrafię się obsługiwać mieczami półtoraręcznymi. Czy uda mi się odpocząć? O, no. Już się robi. Co mogę? Co mam zrobić natychmiast? Ci panowie są śmiertelnie poważni. No dobrze. Tak, dobrze. Możesz na mnie li chyba. Nie, to nie będzie trudno. To będzie co śmieszne. Trzeba zrobić? Słucham, już się robi. Ty chyba. Trzymaj się cieni, przyjacielu. A zwycięstwo w bitwie zapewnione. Okej, okay, zobaczmy. Czy możemy jakoś ich... coś im zrobić? Cholera! Już się robi. Zamieniam się w wzrost niedługo. Nie co jeść. Czekam na rozkazy. Naprzód. Nie, nie panikuj, nie wykrwawisz się. Trzeba coś zrobić z... Rzekł raz lisek do zająca. Potrzebujesz pi? Durniu. Nie za co myślisz, że mnie pobijesz? Gotów natychmiast. Co tu dużo mówić? Gotowe. Pociski Melfa. Szybko. Dobij tego. Czego? Nadchodzę. Zabieraj mi się. Okej. Gotów. W porządku. No, zobaczę, co da się zrobić. Jeszcze ten zostaw. Co mogę dla ciebie zrobić? Zachowaj parę na później. Proszę, padnie. No i teraz. Dobra. Gotów. Zrobię. To nie było zbyt miłe. Save. No, teraz już lepiej. Aczkolwiek nadal musimy podnieść krasnoluda. Co? Łatwizna, goblizna. Ojejku, jaki on goły. Śmieszny. Szybko ubierzcie krasnoludzie, gdyż ponieważ jest jeszcze przed nami parę walk. Parę ciężkich, niezbyt miłych walk, których przyda nam się twoja siła i moc. I coś tam jeszcze. Zapomniałem sprzedać małżonki kata. To ten nasz poprzedni topór, którym się posługiwaliśmy, a który obecnie niezbyt nam się przyda. Okej, okay, musimy znaleźć jeszcze jakieś drugie miejsce do bezpiecznego odpoczynku. Tak. Gdyż chcę być w pełni sił, zanim zabierzemy się za to, za co mamy się zabrać. Co mam zrobić? Szkoda, że nie mam czarów szóstego poziomu. Z czaru szóstego poziomu kapłan ma taki fajny czar o nazwie uzdrowienie. Co on robi? To jest jakby Max Potion. Albo Max Heal z Pokémonów. Leczy wszystko. Tyle. Leczy wszystko. Wszystkie zatrucia, HP i tak dalej. Okej, okay, niech Paladin się odsunie. Nie chcę, żeby gadał z tą osobą już teraz. Witajcie, witajcie. Jestem Nimcha. Oto mój dom. Jaka przyjemna muzyka. Chodźcie, moi drodzy. Odprężcie się. Tu jest bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie. Poszukuję zaginionych dzieci. Czyżby? Życzę ci więc szczęścia. Jedyne dziecko, które znam, to mój drogi Agok.
a jego bardzo łatwo znaleźć. Agok? Agok to mój chłopiec, mój drogi, jedyny syn. Niewinny i delikatny. Prawda, moje dziecko? Wow. Tak, mama cię kocha. Śmieszne. Właściwie co to za miejsce? To mój mały domek w głuszy. Lubię ten cichy kąt, gdzie mogę tworzyć nowe eliksiry. Jeśli chcesz, mogę coś dla ciebie uważyć, albo też nauczyć cię jakiegoś czaru. Sprzedaję też błyskotki, które zostały mi po lekkomyślnych barbarzyńcach. Lekkomyślnych barbarzyńcach? Na wschód stąd mieszka plemię barbarzyńców, czarnych kruków. To dzikie, ryzykanckie wieprze. Zdarzało im się podnieść na mnie rękę. Czasem któryś z nich miał przy sobie coś, co przypadało mi do gustu. Wówczas zabierałam mu to, podczas gdy on jęczał i wykrwawiał się na śniegu. Jesteś dosyć bezpośrednią osobą. Kim jest ten wielki stwór? Agok. Dobra, zapytnę się. Mama cię kocha. Chcę coś kupić. Długi miecz plus jeden. Mam już chyba coś takiego. Emocje szał, odesłanie. Przywołanie cieni. To również miły czał, czar. Ale dla barda. Dla maga się na razie chyba niezbyt przyda. Pierścień wojownika. Premia do ataku plus jeden. Nie. Nie przyda nam się. Okej, okay, zobaczmy, czy możemy o niej odpocząć. Odpoczniemy przez 8 godzin. I odpoczynek trwał 8 godzin. Dobra, teraz znowu buff up. Ojejku. Co trzeba zrobić? Trzeba coś zrobić jak należy? Gotowości! A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Potrzebujesz mnie? Może myślicie, że rzucam trochę za dużo czarów, ale bądźcie pewni, że to wcale nie jest za dużo czarów. W czym mogę pomóc? Lepiej za dużo czarów niż za mało. Tego uczy doświadczenie w tej grze. Okej. Okay. Bo jesteśmy już gotowe, żeby porozmawiać. Gotowi na to, żeby porozmawiać z tą panią. Ale tym razem to Paladyn będzie prowadził rozmowę. W porządku. Witaj ponownie, mój skarbie. Mam nadzieję, że tym razem zostaniecie na dłużej. O, jakoś mi się nie wydaje. Wyczuwam w tobie zło, ukryte za piękną twarzą. Kim tak naprawdę jesteś? Pomocy! Ta zła i okrutna wiedźma porywa dzieci i zamienia je w norki! Czy to prawda, Limino? Zamieniasz dzieci w małe zwierzątka? Plugawe kłamstwa, plugawe istoty. Cóż, nie mam pojęcia, kim jest to brudne dziecię i jak to się dostało. Coś chyba ci jednak nie wierzę, moja pani. Widzisz? Nawet drybla zwierzę ona kłamie. Obiecała dać słodycze, ale zamiast tego uwięziła mnie i Lejlę, grożąc, że jeśli spróbujemy zwiać, drybla złapie nas i zje. Parę dni temu zabrała Lejlę i zamieniła ją w norkę. Wszystko widziałem! Serio! Już chyba znamy podobne bajki. Idź do domu, mały. Co tam kombinujesz, Limo? Jak? Jak śmiesz zwracać się do mnie takim tonem, nędzny robaku? Przypełzasz tu i sądzisz, że możesz zmieniać coś, co sprawdza się od wieków? O czym ty mówisz? Ciekawski z ciebie robaczek, prawda? Ale niech będzie. Opowiem ci swoją historię. Co 66 lat zabieram 6 dzieci i czerpiąc energię z ich dusz, odnawiam swą słabnącą moc i przygasającą brodę.
zamian chronię tę małą, żałosną wioskę przed wszelkim nieszczęściem. Wszelkim nieszczęściem? A czym dla mieszkańców wioski jest utrata dzieci? Jak myślisz, dzięki komu ta wioska prostaków przeżyła tak długo pod nosem najokrutniejszego plemienia barbarzyńców północy, robaku? Dzięki mnie! Nie, nie! To dzięki moim upiornym stworzeniom nawiedzającym upadły las, moim plugawym potworom gnieżdżącym się w zimnych bagnach i mojej magii, przy pomocy której uśmierciłam niezliczone szeregi barbarzyńskich czarnych kruków. Ci nieświadomi, niczego żałośni głupcy są bezpieczni! To ja pozwalam tej wiosce istnieć. Może jej mieszkańcy wolą bronić się sami, zamiast pozwalać tobie na zabijanie dzieci. Bzdura. Nie zabijam ich, lecz jedynie pobieram od nich odrobinę energii życiowej. A ponieważ po wszystkim nie zostaje w tych larwach dość duszy, by zachować ludzkie bytowanie, zamieniam je w słodkie małe ptaki. To nie moja wina, że ich rodzice później łapią je w pułapki i sprzedają ich wygarbowane skóry. Choć uważam, iż jest to przepysznie ironiczne. Czy taka zamiana jest nieodwołalna? Mogą odzyskać dawną postać? Och, jakże to szlachetnie z twojej strony, że martwisz się o te dzieci. Ale obawiam się, że nic z tego. Jedynym sposobem na uratowanie tych norek jest to zabicie mnie, a to jest zwyczajnie niemożliwe. Jestem zbyt potężna, by ulec takim jak wy. Oj, zapewniam ci, że to jest jak najbardziej możliwe i przekonamy się, jeśli życie dzieci oznacza twoją śmierć, niech tak będzie. Tak chętnie godzicie się na śmierć. Dlaczego? To, co robisz, jest złe. Trzeba cię powstrzymać. Niech wasz los się dopełni. Agok, pomóż mi ich zabić. Dołożymy ich świecidełka do mojej cennej kolekcji. Mówiłem ci, chłopcze, byś wracał do domu. Zmykaj. Ale ja mogę pomóc w walce. Ja potrafię się bić. A może już pójdę. Dobry pomysł. Ja. Okej. Jestem. Tak, to rozpętaliśmy małą bójkę z lokalną wiedźmą. Więc małą bójkę mam na myśli kompletnie dużą bójkę z lokalną wiedźmą. I w ten sposób rozwiązaliśmy zadanie polegające na odnalezieniu tych biednych dzieci. Gdybyśmy nie mieli paladyna w lesie, rozwiązanie tego zadania wyglądałoby trochę inaczej. Może wspomnę o tym później. A na pewno później, ponieważ skończył mi się czas. W następnym odcinku ubijemy tą wredną wiedźmę. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.